Każda z nas marzy o smukłej sylwetce, zdrowym stylu życia czy pięknym wyglądzie. Tak 8 tygodni temu zaczęliśmy przygodę pani Kamili z metamorfozą. Dziś poznamy jej efekty. Finałowy dzień zaczął się bardzo wcześnie manikurem i makijażem wykonanym w studiu kosmetycznym Strefa Piękna przy ulicy Młynarskiej 10. Makijaż dopasowany został do nowej fryzury, na jaką namówiła panią Kamilę Katarzyna Król, właścicielka studia fryzur Karen przy ulicy Mącznej. Bardzo miło mi było poznać Kamilkę, doprowadzić jej włosy do takiego stanu, w jakim są teraz, bo włosy były, tak jak mówiłam na początku, były zniszczone, w tym momencie włosy są bardzo nawilżone, zmieniony kolor drastycznie. Kamilka trochę się bała, aczkolwiek efekt był super i było wow w lustrze, jak odsłoniłam lustro. Myślę, że następnym razem wymyślimy jeszcze coś bardziej wow, czym pochwalę się na moim fanpage'u. Pani Kamila swoją determinacją najbardziej przekonała komisję konkursową metamorfozy i przez 2 miesiące stosowała dietę zalecaną przez dietetyka, panią Anię Suwałę z Centrum Dietetycznego Naturhaus w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 52. Prowadzimy głównie kuracje odchudzające, ale pomagamy w każdej kwestii związanej z odżywianiem. Prowadzimy kuracje oczyszczające, antycelulitowe, obniżające poziom cholesterolu, jak również uczymy zdrowych zasad odżywiania. Metoda, według której pracujemy, opiera się na 3 elementach i jest kompleksowa. Są to cotygodniowe wizyty kontrolne, które mają utrzymać wysoką mobilizację do przestrzegania zaleceń dietetycznych, odpowiednio dobrana i modyfikowana dieta oraz naturalna suplementacja, która odżywia nam organizm i pomaga uzyskać lepsze efekty. Co ważne, suplementacja nie zastępuje nam w żaden sposób jedzenia. Pokazujemy naszym klientom, że przejście na dietę nie oznacza głodowania, lecz zmianę sposobu myślenia o procesie, jaki jest modyfikacja nawyków żywieniowych. Uczymy, jak świadomie wybierać produkty żywnościowe i komponować z nich pełnowartościowe, sycące posiłki. Z racji, iż waga pani Kamili nie była wysoka, kurację skoncentrowałam na zmniejszeniu obwodów ciała. Pani Kamila schudła ponad 6 kg i aż 22 cm w obwodach. Mam nadzieję, że pani Kamila zmieniła sposób odżywiania na stałe i nie będzie jej to tylko zmianą chwilową, lecz stałym stylem życia i rozpoczęciem zdrowego, przemyślanego dnia. Zrzucone kilogramy i centymetry mają również pozytywny wpływ na zdrowie pani Kamili, o czym świadczą wyniki kolejnych badań przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium analiz lekarskich magister Krystyny Bałdys. U pani Kamili nastąpił wyraźny spadek parametrów takich jak cholesterol oraz trójglicerydy, których podwyższony poziom może mieć wpływ negatywny na choroby układu naczyniowo-sercowego. Podniósł się także poziom witaminy D3, potocznie zwanej witaminą życia. Także jak widać, odpowiednio zbilansowana dieta oraz połączenie jej z aktywnością fizyczną może dawać bardzo pozytywne efekty. To wszystko podsumujmy czymś dla oka, a mianowicie doborem odpowiedniej stylizacji w butiku Boca Lupo, ufundowanej przez Marzenę Chełmińską, właścicielkę marki Sens, a dobraną odpowiednio do sylwetki pod czujnym okiem naszej radomskiej stylistki i blogerki modowej Emilii Wróbel. Chciałam na początku pani Kamili przede wszystkim mocno pogratulować siły, odwagi przede wszystkim i takiej determinacji do tego, że odważyła się i chciała przede wszystkim dużo siły w to włożyć, żeby efekty były jak najbardziej spektakularne. I chciała schudnąć, jednym słowem. No dobrze, Emilio, a jak oceniasz właśnie wybór pani Kamili, czyli kreację mojej marki? To był, że tak powiem, w samo setno trafione. Dlatego, że kreacji twojej, Marzenko, pani Kamila prezentuje się niezwykle elegancko, bardzo kobieco, przy okazji i seksownie, a i wszystkie te, że tak powiem, elementy, które się złożyły na schudnięcie sylwetki pani Kamili,
Twoja kreacja pięknie to podkreśla i eksponuje. No, bardzo Ci dziękuję za tak miłe słowa, doceniam to bardzo. Oczywiście ja również podzielam tutaj zdanie Emilii. Pani Kamila wygląda uroczo, zjawiskowo, wygląda kobieco, z klasą i oczywiście bardzo seksownie. Emocji tego dnia było całe mnóstwo. Posłuchajmy, co czuła pani Kamila. Za mną 8 tygodni metamorfozy. Z efektów jestem bardzo zadowolona. Bardzo chciałabym podziękować wszystkim sponsorom. Między innymi Naturhaus za opiekę dietetyczną, za suplementy, za wsparcie psychiczne. Strefie Piękna za piękny makijaż, wykonanie zabiegu, który wczoraj miałam. Za manicure, czyli uzupełnienie żelu, paznokcie się prezentują ślicznie. Chciałabym podziękować trenerowi również za przygotowywanie ćwiczeń, które zmobilizowały mnie do dalszej walki o lepszą siebie, za wsparcie, za umożliwienie mi nauczenia się, jak prawidłowo wykonywać pewne ćwiczenia. Fitness Platinum za udostępnienie karnetu Open oraz za sfinansowanie tych treningów personalnych. Chciałabym podziękować Studio Fryzur Karen, pani Katarzynie Król, za przygotowanie włosów, czyli poprawienie ich kondycji, za przepiękne farbowanie, zmianę drastyczną koloru, wyglądają naprawdę fajnie. Sama nigdy nie odważyłabym się na tak drastyczną zmianę, także jeszcze raz pani Kasiu bardzo dziękuję. Chciałabym podziękować butikowi Boca Lupo za udostępnienie miejsca do zrealizowania tego finału, za przygotowanie przepięknych kreacji, pani Marzenie Chełmińskiej, projektantce, za tą piękną sukienkę, w której prezentuje się, naprawdę dobrze się w niej czuję, pani Emilii Wróbel za wsparcie, za to, że pomogła mi w dzisiejszym dniu dobrać odpowiednią stylizację. A my mocno trzymamy kciuki i kibicujemy pani Kamili, aby jak najdłużej wytrwała w swoich postanowieniach, a zdrowy styl życia stał się dla niej codziennością. Dziękujemy również pani Marzenie Mnich, właścicielce butiku Boca Lupo z Żeromskiego 64, za ufundowanie dodatkowej kreacji dla pani Kamili. A już wkrótce zapraszamy na odcinek, w którym pani Kamila weźmie udział w warsztatach stylizacji wizerunku poprowadzonych przez właścicielkę bloga Fashion and Style, Emilię Wróbel.